Witam Państwa serdecznie. Otwieram obradę 31. sesji Rady Gminy Malbork w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Proszę zapoznać się z informacją, że sesja jest nagrywana. Stwierdzam, że na stan Rady 15, obecnych jest 13. Sesja jest prawomocna, nieobecna jest Radna Stasiołek i Radny Reichert, usprawiedliwieni. Chciałbym przywitać radnych, pana wójta wraz z urzędnikami i za pośrednictwem telewizji mieszkańców gminy Malbork. Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym, tak jak już powiedziałem. Przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Tutaj tylko za zgodą wnioskodawcy do zwołania sesji można jakieś wnosić poprawki, w związku z tym, czy wnioskodawca podtrzymuje porządek obrad, czy coś się zmienia? Podtrzymuję. Nie widzę. Dobrze, dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. I są trzy uchwały na dzisiejszą sesję. I jeszcze tak, omówimy jeszcze tak pokrótce te uchwały. Podstawowa motorem, że tak powiem, zwołania tej sesji jest zmiany w budżecie na jedną z inwestycji, bo po prostu został przeprowadzony przetarg, na którym to złożone oferty przewyższały zaplanowane środki na tą inwestycję. No i tutaj wójt zdecydował, że będziemy rozmawiać, żeby jednak zwiększyć tą inwestycję, przeprowadzić z tego przetargu, a zwiększyć środki. Ale to już wójt przy omawianiu. I to by było tyle. I przechodzimy do tej pierwszej uchwały. Uchwała w zmian w budżecie gminy. I tutaj proszę panią skarbnik o zreferowanie tych zmian. Pierwsza zmiana to jest na 60 zł. Dotyczy refundacji kosztów transportu na szczepienia za miesiąc luty. Natomiast druga pozycja ze zmian, to jak już pan przewodniczący zasygnalizował, jest to zmiana związana z realizacją inwestycji w ramach Polskiego Ładu, programu inwestycji strategicznych, budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawał. To jest inwestycja, która jest finansowana z tych promes Banku Gospodarstwa Krajowego. Promesy dostaliśmy na kwotę 2 090 000 zł. Do tego miał być wkład własny w wysokości 5%, czyli 110 000 zł. I tą mieliśmy zabezpieczone w budżecie. Natomiast po przetargu kwota jest ponad 2 600 000 za same roboty budowlane. Czyli trzeba dołożyć do robót budowlanych ponad 494 000 zł. Zaprojektuj i wybuduj, czyli projekt plus inwestycja. Natomiast z własnych środków będzie także finansowany nadzór inwestorski. I teraz inwestycja początkowo w budżecie była ujęta w roku 2022 i 2023, natomiast jakby z kalkulacji czasu potrzebnego na zaprojektowanie wynika, że ona będzie się miała miejsce, rozpocznie się realizacja w roku 2022, natomiast same płatności będą 2023 i 2024. No i należało tu podjąć tą uchwałę odnośnie zmian w tegorocznym budżecie, żeby wykasować te wydatki z tego roku. I wkład własny tutaj wójt proponuje, żeby przenieść z tej kanalizacji na budowę wodociągu na terenie sołectwa Nowa Wieś. Natomiast w wieloletniej prognozie finansowej tej drugiej uchwały, która jest w kolejności, tam już jest wtedy rozpisane są te limity wydatków na lata 22, 23, 24. I jest pokazany ten wzrost o te 494 tysiące złotych na inwestycje. I te płatności będą w latach 23 i 24, czyli będą jakby zabezpieczone w budżecie na rok 23 i 24. Ale w wieloletniej prognozie finansowej, z tego względu, że to jest zadanie wieloletnie, musi Rada wyrazić zgodę, że to zadanie jest realizowane i że łączna ta wartość tej inwestycji uległa zwiększeniu, więc też musi być to decyzja Rady. I czy jakieś pytania? Pan wójt jeszcze coś chce nam dopowiedzieć? Jaki tam była konkurencja tam w tym przetargu? To znaczy, było więcej ofert, czy tylko była jedna? A ty jeszcze byś omawiała? Nie, ja już powiedziałam o tym. Jeszcze chyba do pani Małgosi jeszcze jakieś szybkie pytanie, bo... Dziękuję. Przetarg... Do przetargu zgłosiły się dwie firmy.
Jeden na kwotę 2 694 000 zł, która jeszcze nie została wyłoniona, ale która no już teraz, jeżeli podejmiecie Państwo tą uchwałę, to zostanie jakby wyłoniona ta firma. Druga firma na kwotę 3 195 000, czyli o 500 000 jeszcze więcej. No i tu jest taki problem, że ten Polski Ład, na dzień dzisiejszy przynajmniej jest taka sytuacja, że no, byśmy mogli ten przetarg unieważnić, natomiast z tego względu właśnie, że są za duże kwoty. Natomiast z tego, co widać, te materiały, a nie usługi na pewno nie tanieją i nie wiadomo, czy byśmy na te kwoty w ogóle wyszli, a możemy, abyśmy mogli zrobić jeszcze tylko jeden przetarg, bo w tych przepisach dotyczących Polskiego Ładu jest tak, że pół roku od otrzymania promesy, która to była w październiku chyba, tak? Tak. Musimy mieć ogłoszony przetarg, w którym zostanie wyłoniony wykonawca. I teraz w tym momencie mam taką decyzję tutaj podjęliśmy, żeby jednak dołożyć te pieniądze, bo bardzo duże prawdopodobieństwo byłoby, że ten przetarg, jak ogłosimy, to albo nikt się nie zgłosi, albo się zgłoszą na pewno po wyższych pieniądzach, bo widzimy, co się dzieje po prostu w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o samą inwestycję, to gmina tej inwestycji sama bez żadnego finansowania na pewno by nie, sama by nie zrobiła, no bo to jest, no to jest ponad 2,5 miliona złotych po prostu. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Trzeba tą inwestycję robić, bo po prostu presja czasu nam nie pozwala tego, naciska czas, a po prostu inwestycja będzie zrobiona i to będzie jakby nasz majątek, a po prostu sytuacja finansowa gminy pozwala na to, żeby dołożyć te pieniądze, prawda? Mhm. W związku z tym opinia przewodniczących? Opinia Komisji Społecznej pozytywna. Opinia Komisji Gospodarczej pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie zmian w budżecie gminy Malbork na 2022 rok? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała numer 2, no to już jakby po kłosie przyjętej uchwały przed chwilą, tylko rozpisana w wieloletniej prognozie finansowej i tutaj opinię przewodniczącego. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej? Proszę o przystąpienie do głosowania. Dobrze, rozumiem. Głosowanie się odbyło, nie wyświetla na tym. Dobrze. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I uchwała numer 3. Zmiany w uchwale 26/230/21 Rady Gminy Malbork z dnia 8 grudnia. I tutaj jest taka kosmetyczna zmiana. Poproszę chyba pana Wojtka, żeby... To znaczy, bo to jest uchwała dotycząca regulaminu. Chodzi tutaj o uchwałę dotyczącą regulaminu dostarczania wody przez CWŻ i CWŻ dopatrzył się, że regulamin dostarczania wody jest prawem miejscowym i powinno być ogłoszone w dzienniku urzędowym. Nie podjęcia, tylko w dzienniku urzędowym. I to jest zmieniony paragraf numer 4. Czyli będzie ogłoszony to w dzienniku urzędowym województwa pomorskiego. Fizycznie uchwała zostaje taka, treść uchwały zostaje taka sama. Dotycząca tego regulaminu się nie zmienia, tylko będzie ogłoszona w dzienniku urzędowym. I opinia przewodniczącego? Opinia jest pozytywna. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały Rady Gminy Malbork w sprawie zmiany uchwały numer 26/230/2021 Rady Gminy Malbork z dnia 8 grudnia 2021 roku. Proszę o przystąpienie do głosowania. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I przechodzimy do punktu 4 porządku obrad. Jest to zakończenie obrad sesji. W związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad przyjęty
na dzisiejszą sesję. Zamykam obrady 31. sesji Rady Gminy Maląg. Dziękuję Państwu.